Nawowa sala mieszczańska należy do najstarszych wnętrz ratusza. W sali sądowej bogato dekorowany portal z 1528 roku, wejście do Izby Rady. Drzwi wiodące do sali zielonej. Fragment sali sądowej. Witraże w oknie środkowym. Izba radnych z widocznym majelikowym piecem XVII wieku. Witraż okienny w kancelarii rady. Szeroka, wykładana marmurami klatka schodowa prowadzi z sali mieszczańskiej na pierwsze piętro. Herb Wrocławia. Na półpiętrze kopia pierwszego planu Wrocławia z 1562 roku. Wielka sala, zwana potocznie rycerską lub refektarzem, służyła jako miejsce szczególnie ważnych uroczystości. Sala podzielona jest filarami i arkadiami na trzy nawy i zachowała swój oryginalny, późnogotycki charakter z drugiej połowy XV wieku. Wejście do Izby Seniora Rady ozdobione jest późnogotyckim portalem. Kwadratowa salka ma gwiaździste sklepienie z 1484 roku. Ściany wykładane boazerią z jasnego jesionu i czarnego dębu. Znajduje się tutaj duże malowidło będące zbiorowym portretem rajców i ławników z 1668 roku. Oryginalne intarsjowane drzwi w szafie z około 1563 roku. Ostrolukowy portal wiodący z wielkiej sali do sali książęcej pochodzi z 1357 roku. W jego tympanonie elementy herbów Wrocławia, Śląska i Czech. Tympanon portalu od strony sali książęcej. Sala skarbca. Zwornik sklepienia wykuszu południowo-wschodniego. W sali skarbca ekspozycja monet wrocławskich. Pomieszczenie sali książęcej powstało około 1345 roku. Sklepienie wsparte na filarze środkowym i ośmiu przyściennych. Sala ta pierwotnie przeznaczona była na kaplicę. Ołtarz był w niewielkim wykuszu, w którym stoi obecnie gotycka rzeźba Madonny. W oknie wykuszu witraże przedstawiające świętą Jadwigę, świętego Jana Chrzciciela i świętą Dorotę. W pomieszczeniach ratusza eksponuje swoje zbiory Muzeum Historyczne. W sali książęcej zbiory srebrnych naczyń i wyrobów rękodzieła wrocławskich rzemieślników.
Po wyjściu z ratusza na dawnym targu rybnym stoi spiżowy pomnik komediopisarza Aleksandra hrabiego Fredry, przywieziony ze Lwowa. Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że zegar na ratuszu istniał już w 1368 roku, znacznie wcześniej niż na przykład w Krakowie, Pradze czy Gdańsku. Ratuszem sąsiaduje zwarta zabudowa bloku śródrynkowego z wąskimi uliczkami. W jego zachodniej części, w miejscu dawnego bazaru płócienników, znajduje się neogotycki budynek domu miejskiego, zwany też Nowym Ratuszem, z lat 1860-63. Fasady wkomponowane są architektoniczne detale z wcześniej wyburzonych budowli. Północna i wschodnia strona bloku śródrynkowego była najbardziej zniszczona w czasie wojny. Przebudowano je w latach 50., odtwarzając w miarę możliwości architektoniczny kształt dawnej zabudowy. Klasycystyczna kamienica pod Złotym Krzyżem zdobiona jest pilastrami w porządku koryńskim z ozdobnym fryzem i gzymsem. Kamienica pod głową świętego Jana. Płaskorzeźba głowy świętego Jana Chrzciciela jest bardzo częstym elementem architektonicznym. Charakterystycznym elementem życia rynku jest wystawa i sprzedaż obrazów przed ratuszem. Sukiennice, południowe przejście w zabudowie śródrynkowej, które powstało w 1821 roku. W tylną ścianę domu miejskiego wbudowany portal i wykurz przeniesiony z dawnego budynku wagi miejskiej. Widok spod pasażu przejścia sukienniczego na zachodnią część rynku, zwaną początkowo Targiem Welny, a następnie Placem Parad.